Witam wszystkich widzów. To nie jest początek nowej wyprawy, to jest odcinek poświęcony dwóm produktom firmy All Powers. Pierwszy produkt to rozkładany panel fotowoltaiczny o mocy 200 W, a drugi to taka przenośna stacja zasilania R600, która pozwala zasilać urządzenia do 600 W mocy. Tu mam panel fotowoltaiczny rozkładany firmy All Powers. Jest to panel 200 W polikrystaliczny, czyli znaczy ten, który lepiej działa przy zachmurzonym niebie czy w cieniu, więc jest chyba bardziej użyteczny w takiej chłodniejszej porze roku, chociaż latem też spokojnie. No i tutaj złożony jest tak wielkich rozmiarów, tak? Tutaj ma kieszeń, w której są ładnie kabelki umieszczone, tak? To są kabelki do podłączenia od tych paneli, mają ustandaryzowane te konektory. To jest kabelek do podłączenia stacji ładowania, tak? Do tego akumulatora przenośnego, powiedzmy. Z jednej strony te standardowe te konektory, a z drugiej XT60. Teraz z tych paneli mamy zasilanie 95 W. Przy
przypomnę, dzisiaj jest 5 listopad i już jest około pierwszej godziny. Tak, dokładnie, jest 13. Więc już słońce nie jest w najwyższym punkcie. No to teraz sprawdzę, jak będzie wyglądało ładowanie roweru tylko z tych paneli. Nie z tych na przyczepie. No, ładowanie trwa. Ładowanie trwa, ale widzę, że ładowarka pobiera 186 W. Tymczasem tutaj ładowanie z panela jest około 100 W. Więc raczej tu będzie znikać te napięcie z tego. Prąd będzie się zmniejszał. Więc oczywiście ta ładowarka za słaba jest, to wiem, że 100 W to nie wystarczy. No ale niemniej po dołączeniu jeszcze tamtych paneli prawdopodobnie wystarczyłoby prądu. Najważniejsze, że działa na tym urządzeniu, ta ładowarka działa i ładuje rower. No to teraz wypróbuję tą, która coś nie chciała współpracować z inwerterem w przyczepie. Tu rozłączę to. No, rozpoczęła pracę, ale to jeszcze nic nie znaczy, bo ona startuje z inwerterem z przyczepy, ale po paru minutach, 3-4 minuty zaczyna się tutaj, zaczyna tutaj migać to światełko, raz czerwone, raz zielone, tak jakby już naładowała baterię, a to nieprawda, po prostu ten, trzeba kilka razy włączać, żeby coś tam naładowało. Ładowanie nam siadło od razu. No, minęło już 5-7 minut. Ładowarka cały czas działa. Tutaj, a ten panel teraz daje 110 W. Naprawdę jestem zbudowany wydajnością jego, bo jak mówię, 5 listopad, niebo tuż nad drzewami, naprawdę niewiele wyżej od drzew, a takie ładowanie. Naprawdę nieźle, no i przede wszystkim działa mi ta ładowarka. Tutaj inni youtuberzy testując to urządzenie podłączali jakieś tam odkurzacze, wiertarki czy suszarki. Wszystko działało oczywiście w ograniczonym zakresie, jeżeli za mocno przekroczyło te 600 W, to wyłącza się zasilacz i wtedy trzeba go zresetować, tam jest taki przycisk i wtedy można rozpocząć od nowa działanie jego. Ale tutaj mam dowód, że ten inwerter jest lepszy od takiego kupnego, który podobno daje czystą sinusoidę, a najwyraźniej coś z nim jest nie tak, skoro ta ładowarka nie chce z nim współdziałać. Widocznie jednak ten inwerter zamontowany w tym urządzeniu jest lepszej jakości. No, jestem naprawdę zbudowany tym. A, odłączyłem rower. Teraz ładuje się akumulator tutaj.
Akumulator w tym urządzeniu to jest litowo-żelazowo-fosforanowy, czyli w zasadzie 3,5 tysiąca ładowań i pojemność akumulatora nadal będzie w granicach 80%. Pojemność tego akumulatora to jest 12 amperogodzin tylko, no, trochę niedużo. Niemniej tutaj w połączeniu z tą, z tymi panelami solarnymi, to w zasadzie jest tylko tak, służy jako taki bufor, tak, żeby tą energię przekazywać dalej. No, bez panela to raczej to można zastosować jako tam zasilanie niewielkich urządzeń, radia, jakiś tego turystycznego telewizora, laptopa, telefonu, kamery czy oświetlenia. No, oświetlenia to do oświetlenia to może to służyć na pewno całą noc, może się zasilać oświetlenie kilku żarówek i nie powinien się wyczerpać. Więc do takich celów. Co ciekawe, on też może służyć jako UPS, takie zasilanie awaryjne, czyli po prostu podłączony do sieci, do prądu. Tutaj podłączamy wtedy sobie komputer i nawet w domu można go używać właśnie jako taki awaryjne zasilanie. No tutaj jak widać ma tak dwa gniazdka na 230 V, czyli dwa urządzenia jednocześnie można podłączyć. Tutaj mamy gniazdo zapalniczki 12 V i aż 10 A, tak? Także sporo. Tutaj mamy dwa USB zwykłe i dwa USB-C, czyli też sporo urządzeń przenośnych można podłączyć do niego i ładować. Co ciekawe, tu u góry jest ten miejsce do ładowania bezprzewodowego, tak? 15 W, no, a więc telefony z takim udogodnieniem można ładować. No niestety ja nie mam takiego telefonu, więc nie przetestuję tego, czy to jest, czy nie. Tutaj właśnie są podłączenia. Te podłączenie od paneli to jest typ XT60, a tu takie jak często się używa w urządzeniach elektrycznych. Na przykład to wiem, że maszyna do szycia ma bardzo podobny ten, ma taki sam ten podłączenie. Niektóre chyba laptopy miały takie, teraz już chyba nie mają. No i tutaj jest ten bezpiecznik, tak? Czyli po odłączeniu się tutaj można ponownie włączyć urządzenie. Tutaj to 230 podłącza się do ładowania, tak? Żeby w domu, jak chcemy naładować przed wycieczką, to za pomocą tego kabla. Samo urządzenie nie jest ciężkie, coś około 5 kg. Więc należy wziąć pod uwagę, że to mieści wiele urządzeń w sobie, tak? Bo tak, jest akumulator, jest ładowarka solarna, no bo ten panel daje tylko prąd. Tutaj ten prąd musi być ustabilizowany do ładowania tego, do ładowania akumulatora. Więc jest ładowarka i jest również inwerter, tak? Czyli trzy takie urządzenia większe. No, jako ciekawostka w zasadzie to jest tutaj ta latarka, tak? Ale korzystanie z takiej latarki o wadze 5 kg jest dosyć problematyczne, z tym, że ta latarka ma trzy sposoby świecenia. Pierwszy to jest taki słabszy, później mocny i taki
przerywany. No, nadaje SOS, prawdę mówiąc. No to trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki, to jest w alfabecie Morsa SOS, czyli sygnał wzywania pomocy. No, w dzisiejszej rzeczywistości to chyba mało przydatne. No, jest. No, jak odłączyłem tę ładowarkę do roweru, było 58, bo spadło z 63% naładowania, teraz jest z powrotem już 65%, tak? Czyli tutaj no, jestem 15 minut. Tak, no od odłączenia tych ładowarek to minęło z 15 minut, więc no, to ładowanie jest dosyć szybkie. Tu według producenta ładowanie od 0 do 100% poprzez podłączenie do sieci trwa około godziny. Niemniej ja jeszcze nie sprawdzałem tego, ale niektórzy twierdzą, że półtorej godziny to trwa. Więc i tak niedługo, tak? No bo to 2 godziny to bardzo szybko się ładuje, moim zdaniem. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli dotrwałeś aż do tego momentu, to możesz sobie pogratulować. Znaczy, że jesteś bardzo namiętnym widzem mojego kanału. Więc dziękuję za wytrwałość. No i jak zwykle zapraszam na inne filmy. Filmy z wycieczek, jak również filmy promocyjne. To jest też częścią, że tak powiem, życia youtubera. Dziękuję i do zobaczenia.